Jeżeli czekacie na relacje, najważniejsze tezy i fakty z 26. Krajowej Konferencji Pszczelarskiej, nie mogliście trafić lepiej. Za chwilę dowiecie się m.in. dlaczego podczas tego wydarzenia nie mówi się o gospodarce pasiecznej. Moi drodzy, witajcie z Jasnej Góry. My w najbliższych odcinkach będziemy relacjonować Krajową Konferencję Pszczelarską połączoną z pielgrzymką tutaj na Jasną Górę, a z nami Piotr Krawczyk, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Przygotowaliście fantastyczną broszurę na Krajową Konferencję i pisze Pan tutaj, że tematy poruszane podczas konferencji są inne niż podczas podobnych konferencji. Dlaczego one są inne? Znaczy, normalnie na konferencjach, na spotkaniach pszczelarzy mówi się o gospodarce pasiecznej, o chorobach pszczół. My sobie postawiliśmy zadanie i to kontynuujemy od paru lat, żeby tematem przewodnim konferencji na Jasnej Górze była apiterapia, zdrowie człowieka. Przyjeżdżamy na Jasną Górę leczyć duszę, ale i też przy okazji dowiedzmy się, jak dbać o swoje zdrowie. Czyli poruszamy tematy związane z apiterapią, a ta apiterapia jest traktowana jeszcze po macoszemu w naszym kraju, czy już to się zmienia? Znaczy jest nierozpowszechniona wśród lekarzy. Społeczeństwo sobie zdaje sprawę z dobroczynnych działań produktów pszczelich, a lekarze jednak bardziej wierzą koncernom farmaceutycznym niż medycynie naturalnej, niż produktom pszczelim. Aczkolwiek zmienia się. Sami lekarze stosują produkty pszczele w własnym żywieniu, odżywianiu, bo tak jak to powiedział Hipokrates, dobrze, kiedy lekarstwo jest pokarm, a pokarm lekarstwem. Ważne, żeby to, co jemy, było dla naszego organizmu zdrowe. Więc w czym pomogą nam te produkty pszczele? W budowaniu odporności. Budowaniu odporności organizmu, szczególnie w takich czasach jak dzisiaj, kiedy mamy pandemię, gdzie mamy COVID. Organizm dobrze odżywiony, łatwiej jest mu się obronić przed wszelkimi chorobami, wirusami. Najgorsze w tym wszystkim jest stres. Wśród pszczelarzy, którzy pracują przy pszczołach, jest większe wyluzowanie, większy spokój pracy. Ale dodatkowo właśnie to, że sami spożywamy, przebywamy w tym powietrzu ula, spożywamy produkty pszczele sami, jesteśmy bardziej odporni na zachorowania, na wszelkie choroby. A to jest tak, że wy chcecie walczyć z lekarzami, czy chcecie mieć tak jakby być na równi z medycyną tą konwencjonalną? To jest wsparcie, to nie jest medycyna konwencjonalna, to jest terapia. Różne są terapie. Mamy dźwiękoterapię, a tu jest terapia po prostu produktami pszczelimi. Można powiedzieć, że to jest jak homeopatia. Po prostu trzeba to spożywać. To nie jest tak, że ktoś zje pół słoika miodu naraz i od razu mu to pomoże. Prędzej, za przeproszeniem, bólu brzucha dostanie, niż mu to pomoże. Albo czyli stałość. Trzeba po prostu spożywać. Spożywać miód, spożywać pyłek, pierzgę. I w tym momencie budujemy odporność naszego organizmu. Nawet jak wybuchła ta pandemia COVID-19, robiono badania w Wuhan wśród pszczelarzy. Okazało się, że żaden z pszczelarzy nie zachorował. Dlaczego? Bo białko przeciwciała w organizmie pszczelarza przez jad pszczeli są inaczej reagują. I jest większa odporność. Wiadomo, że to nie jest nieśmiertelność, ale jest większa odporność na wszelkie zachorowania. Pszczelarze są bardziej odporni. Zresztą można popatrzeć, jak są spotkania pszczelarzy, że to są jednak starsi panowie, dłużej żyją i w pełni chęci życia. Zaciekawił mnie Pan tym tematem związanym z koronawirusem i Wuhan. Jak dużo podobnych tematów dziś? Jakich macie prelegentów? Kto będzie przemawiał? Jakie są tematy? Znaczy, dzisiaj mówimy właśnie o produktach pszczeli, głównie miodzie, wykorzystywaniu właśnie w medycynie. Żeby taki produkt móc wykorzystać w medycynie, muszą być jego walory przebadane, musi być określone pewne parametry. I dzisiaj jest zadanie dla pszczelarzy, żeby właśnie to, co z ula pozyskujemy, było jak najwyższej jakości. Żeby to, co pszczoły zrobią, żeby pszczelarz nie zepsuł. A ten wymiar duchowy także jest dzisiaj z Wami, jutro? Jest wymiar duchowy. No dzisiaj tak jak co roku spotykamy się na pielgrzymce, w tamtym roku udało się przeprowadzić również i było, nawiążę do zeszłorocznej pielgrzymki i kazania biskupa Andrzeja Przybylskiego, który właśnie mówił o paraliżu społecznym, o paraliżu duchowym, gdzie w zeszłym roku ludzie przestali się ze sobą spotykać, odzywać tylko online, tylko internet. A jest potrzebny bezpośredni kontakt. Tego kontaktu nie było i widać, jak trudno jest wrócić do tego wszystkiego, do takiego normalnego, tego
tego, co było kiedyś, do tych normalnych relacji międzyludzkich. Ludzie się boją ze sobą dłużej przebywać, bo się zarażą. Myślę, że media jeszcze dodatkowo to wszystko podkręcają. Trzeba dać ludziom bezpieczeństwo, a nie strach. Każdy dąży do tego bezpieczeństwa. My jako właśnie te pszczelarze staramy się przez swoje produkty dawać takie bezpieczeństwo jakości i takie zdrowotności. I to jest to, co my możemy zrobić. Dostarczyć społeczeństwu dobrej jakości produkty pszczele. Rolą duchowną jest to, żeby księża przekonali nas do odpowiedniego stosunku do innego człowieka, żeby jednak nie zamykać się w sobie na drugiego człowieka, na to, co się dzieje wokół, nie żyć w tym strachu, w tej bańce, że to nas wszystko ochroni. Czyli podsumowaniem może być takie, że nie bójmy się używać produktów pszczeli w leczeniu, tak? To nie chodzi, nie bójmy, po prostu stosujmy do tego, żeby poprawiać odporność organizmu, żeby podnosić odporność organizmu. Dobre produkty pszczele, dobrze pozyskane, naprawdę mają mnóstwo flawonoidów, terpenów, jest wysoka wartość biotyczna. Nie wspomnę o pozostałych, bo to mówimy o miodzie, ale jest takie coś jak propolis, który zabija większość bakterii i wirusów. Naprawdę wspomaga nalepki propolisowe stosowane, mogą być zewnętrznie na rany, ale mogą też być właśnie na wszelkiego rodzaju przeziębienia czy owrzodzenia w przewodzie pokarmowym. Działają niesamowicie. Pani profesor Borawska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wykazała niesamowite działanie propolisu na glejaka. To może jakiś apel do lekarzy w związku z tym, żeby was tak nie negowali? Oni nie negują, tylko że nie propagują tak bardzo. Nie jest negowanie, tylko wiara w tą naukę, w medycynę, tą przemysłową jest tak duża, że nikt nie bierze, nie biorą tego zbyt poważnie. A to jest błąd, że naprawdę to, czym się odżywiamy, jest istotne, jak żyjemy, jak nasz organizm się czuje, jak wspieramy nasze komórki na właśnie organizmie, żeby im było lepiej, żeby łatwiej było walczyć z przeciwnościami, które nas otaczają. Więc najwyższy czas zacząć brać na poważnie apiterapię i korzystać z dobrodziejstw tych wszystkich pszczelich produktów, nie tylko właśnie miodu. Bądźcie z nami także w kolejnych odcinkach, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia. Aha, możecie zobaczyć jeszcze kolejne filmy, m.in. z dzisiejszej konferencji, które właśnie się teraz dla was wyświetlają.